Pan Piotr przeszedł zawał 6 lat temu. Miał wtedy 39 lat. Źle się poczuł podczas pływania w basenie. To wtedy prawdopodobnie miał pierwszy zawał. Drugi wystąpił kolejnego dnia rano. Zaczęło mi się kręcić w głowie, było mi słabo. Zawiozłem syna do szkoły, chwilę odpocząłem w samochodzie, tego dnia jechałem do Poznania. I miałem jeszcze godzinę do wyjazdu. I znowu się źle poczułem. I pojechałem do lekarza. Pani od razu stwierdziła, że zrobi mi może EKG, echo serca. Ja po wykonaniu tych badań zapytałem, czy mogłaby powiedzieć, jak to wypadło, bo zaczynam się spieszyć, bo niedługo muszę jechać do Poznania. Powiedziała, że przyjdzie lekarz i mi wszystko powie. Jak przyszedł lekarz i popatrzył na moje wyniki, popatrzył na mnie, kazał mi się położyć, podniósł słuchawkę i mówi: wzywamy zespół reanimacyjny, mamy zagrożenie bezpośrednie życia. Zawał serca, zdecydowanie jest to bardzo poważna choroba serca, spowodowana upośledzeniem lub uniemożliwieniem przepływu krwi w tętnicy wieńcowej, co skutkuje martwicą części mięśnia serca i może skończyć się niestety tak, jak to się kończy w 20% zgonem pacjenta. Choroby sercowo-naczyniowe to główna przyczyna zgonów na świecie. Mimo postępów w diagnostyce i leczeniu, umieralność z ich powodu w Polsce wciąż jest wśród najwyższych w Europie. Ponad 40% zgonów kardiologicznych u mężczyzn i 30% u kobiet spowodowanych jest chorobą wieńcową. Na zawał, który jest objawem tej choroby, umiera rocznie około 15 tysięcy Polaków. Pamiętam, jak mnie wkładali na noszach do erki. Ci ratownicy medyczni tylko patrzyli na mnie, na aparaturę. No ja jestem osobą z poczuciem humoru, więc pytam, czy zdążymy. Powiedzieli, że mają nadzieję, że tak. Po dojechaniu na Spartańską trafiłem od razu na stół. Tam się mną zajął już specjalista. Okazało się, że mam na tyle duży zator, że nie udało mu się go przepchać, no ale zostałem odratowany, bo jedną nogą już byłem po drugiej stronie. Pan Piotr może mówić o wielkim szczęściu. Zawały przed 40 rokiem życia bywają najgroźniejsze i często kończą się śmiercią. W tym przypadku kluczowa była szybka wizyta u lekarza po wystąpieniu objawów. Pierwsze symptomy, najbardziej oczywiste, to bóle w klatce piersiowej związane z wysiłkiem. Ale niestety, tak jak to bywa w medycynie, jest wiele objawów tak zwanych nietypowych, takich jak na przykład objawy zatrucia pokarmowego przy zawale ściany dolnej, ogólne osłabienie organizmu, na przykład młody człowiek w jego 40 paru lat nagle czuje, że nie ma siły. Nie ma tej kondycji, którą miał dawniej. I pomimo tego, że nie ma bólów, zaczyna gorzej funkcjonować. I to też może również być objawem choroby wieńcowej i grożącego zawału. U pana Piotra zawał wystąpił kilka dni po tym, jak postanowił zadbać o swoje zdrowie. Odstawił używki i zapisał się na basen. Jednak 20 lat poprzedzające zawał wyglądało u niego całkiem inaczej. Nieodpowiednia dieta, otyłość, ciągła praca w dodatku za biurkiem, stres, alkohol i prawie dwie paczki wypalanych papierosów dziennie. To nie jest dlatego, że nagle to się wydarzyło. Po prostu organizm się zbuntował. Wiele lat na to pracowałem. To była praca, to był stres, to było mało ruchu. Przemieszczanie polegało się na tym, że windą do samochodu, z samochodu do biura, biuro, fotel, samochód, winda, dom. Wszystkie te czynniki to książkowa definicja niezdrowego stylu życia. A to właśnie on, poza wiekiem, płcią i genetyką, na które nie mamy wpływu, jest najczęstszą przyczyną zawału. I to nas najbardziej interesuje jako lekarzy. Mianowicie podwyższony cholesterol wynikający z nieprawidłowej diety lub obciążeń genetycznych, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, cukrzyca, brak ruchu, przewlekły stres. Te wszystkie czynniki, jeżeli spotkają się razem u jednego pacjenta, skutkują bardzo wysokim ryzykiem zawału serca, nawet w wieku 40 lat. Lekarze podkreślają, że to właśnie porzucenie niezdrowych nawyków i wczesna diagnostyka mają szansę zmienić niepokojące statystyki dotyczące chorób serca. Zgodnie z programem profilaktyki chorób układu krążenia, oddziałując na te czynniki ryzyka, można zmniejszyć o 20% zachorowalność i umieralność Polaków z tego powodu.
Zalecenia są jasne, zalecenia zarówno Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności 150 minut tygodniowo lub o dużej intensywności 75 minut tygodniowo. Udowodniono, że taki rodzaj aktywności fizycznej u pacjenta, który jeszcze nie przebył zawału serca w ramach profilaktyki pierwotnej, obniża śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych o 31%. Po 20 roku życia należałoby zbadać sobie poziom cholesterolu, czy ten cholesterol nie jest podwyższony. Potem w latach 30-tych, 40-tych życia należy kontrolować ciśnienie krwi, czy nie my, czy nie mamy na przykład rozwijającego się nadciśnienia. No i oczywiście badania takie okresowe obejmujące morfologię, glukozę, stężenie glukozy, funkcję nerek. Typowe badania kontrolne, które powinno się wykonywać. Wszystko to może naprowadzić nas na jakieś nieprawidłowości, które mogą prowadzić do rozwoju choroby wieńcowej i potem zawału serca. Zgłaszalność na badania profilaktyczne wciąż jest jednak na bardzo niskim poziomie. O to, czy regularnie się badał, zapytaliśmy także pana Piotra. Nie, no przecież byłem super zdrowy, bo kiedyś uprawiałem sport, byłem nieśmiertelny, niezastąpiony i w ogóle mogłem pracować 24 godziny na dobę. Tak nam się wydaje. W ciągu ostatnich 6 lat życie pana Piotra uległo diametralnej zmianie. Stał się aktywny fizycznie, startuje w triatlonach, biega półmaratony, a grecki maraton pokonał marszobiegiem. Zaczął także morsować. Wszystko oczywiście pod kontrolą i za zgodą kardiologa. Sport daje mu wiele radości i satysfakcji. Chce w ten sposób nie tylko dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, ale też dawać przykład innym chorym. Jak się dostało taką drugą szansę, bo jedną nogą byłem po drugiej stronie, no to trzeba ją wykorzystać na maksa. Plus chciałbym namówić ludzi, którzy są po zawale, stąd aktywnipozawale.pl, że to nie jest koniec. Zawał to jest taki ważny moment, w którym należy dokonać pewnych zmian w swoim życiu. Poznałem sporo osób, które są po zawale i one po tym zawale już sobie kupowały miejsce na cmentarzu, bo uważały, że nic już nie mogą robić, że nie mogą być aktywne. Jest taki dowcip, że ktoś mówi, no jesteś po zawale, czy kardiolog ci pozwala biegać? Ktoś mówi, nie. No to odpowiedź jest to, zmień kardiologa. Wszystko można robić z głową. Wszystko jest dla ludzi. Powrót do sprawności to nie tylko zasługa determinacji, ale i rehabilitacji kardiologicznej. To integralna część terapii chorób układu krążenia, która zapewnia pacjentom po zawałach i z innymi chorobami serca opiekę lekarza, fizjoterapeuty i pielęgniarki. Nieskierowanie pacjenta po zawale serca do rehabilitacji kardiologicznej może być uznane jako błąd w sztuce lekarskiej. W programie rehabilitacji kardiologicznej zaleca się tak zwane treningi aerobowe i właśnie trening na cykloergometrze, trening interwałowy na cykloergometrze jest przykładem takiego treningu. Taka aktywność fizyczna poprawia funkcję układu sercowo-naczyniowego, obniża ciśnienie, zwalnia czynność pracy serca, powoduje, że praca serca staje się bardziej ekonomiczna. To znaczy większe wysiłki pacjent może wykonywać przy mniejszym zużyciu tlenu. Powoduje również ogólną poprawę kondycji fizycznej, a im lepsza kondycja fizyczna pacjenta, tym lepsze rokowanie, tym mniej nawrotów, tym mniej rehospitalizacji. W zależności od stanu pacjenta i etapu choroby ćwiczenia odbywają się w szpitalach, specjalistycznych ośrodkach lub w domu chorego. Celem rehabilitacji kardiologicznej nie jest jednak tylko przywrócenie sprawności fizycznej, lecz również zmiana stylu życia na zdrowszy. W tym procesie chorego wspierają psycholog, dietetyk i socjolog. Pacjenci po zawale serca to grupa, która odnosi największe korzyści z tego typu programów. Proszę wierzyć, ci pacjenci twierdzą, że po prostu zmienili swój styl życia, czują się wspaniale. Niektórzy nawet mówią, że narodzili się na nowo. Dlatego specjaliści namawiają, żeby o ruch, diety, badania profilaktyczne oraz unikanie używek, palenie tytoniu, picie alkoholu zadbać odpowiednio wcześnie, jeszcze przed wystąpieniem choroby.